Cześć wszystkim, no po 7, trzeci okrąg świątyni złych żywiołów. Dobra, rzucił Lavos teleportację, wróciliśmy się do miasta, żeby odpocząć po tej ciężkiej walce. I Skorp jest zepsuty na tyle różnych sposobów. Pokażę wam coś. On może nakładać zwykłe zbroje ludzkie. Tą zbroję, którą z Hadreka zdarliśmy, z jego zwłok, nałożyłem. Jak jeżeli dodatkowo nałożę sobie tarczę jego, to mamy potwora, który ma 46 KP. Żeby mieć najmniejsze szanse jego trafienia, postać musiałaby mieć 26 ataku. Czyli mniej więcej tyle, co on ma sam na siebie. Poza tym tylko 20 będą trafiać w taką postać. Więc... tragedia. Dobra, w każdym razie dałem mu też inną broń. Będzie miał na zmianę albo młot bojowy Hadreka, albo wielki rozpłatywacz, który zupgrade'owałem do plus 3 i zmieniłem nazwę na Rachuciachu. Dodatkowo dałem mu pierścień odporności na ogień, na razie, dopóki jesteśmy w tej... w sferze ognia, bo jeszcze ją musimy dokończyć. I tak... Skorp, dostajesz muzykę Barta. Da się zrobić. My sobie tutaj siedzimy, a ty morduj. To jest jeszcze więcej salamander. I innych ognistych rzeczy na tym poziomie. Nie chcę, żeby rzucały nam kule ognia na naszą drużynę. Więc poślemy jednego Skorpa. I on powinien wszystko zmiażdżyć. Ciekawe, aż 3 pudła. Walki nim będą na pewno ciekawe. O, trafienie krytyczne za 56. Dobra, powinien się teraz sam zabić. Tak. Dam mu Rachuciachu, ponieważ... powód, dla którego wcześniej nie obserwowaliśmy zbyt dużo krytyków, jest taki, że kiedy wyrzucimy zasięg 17 do 20, to później musimy jeszcze spowodować jakby dodatkowo pozytywne trafienie. Więc nie wystarczy wyrzucić 17 do 20 raz, potem trzeba również wyrzucić jakby drugie trafienie, żeby potwierdzić trafienie krytyczne. Więc dlatego może wcześniej nie obserwowaliśmy, żeby te wielkie tasaki miały dużo trafień krytycznych. Ale teraz zastanawiam się, bo mam nadzieję, że chcę zobaczyć, czy korzystając z tego rozłupywacza będziemy mieli więcej krytyków. Już. Krytyk. Ładnie, już dwa. W ilu? Może 6 atakach? Już. Dobra, te kolejne ataki niezbyt dobre rzuty miały. Skorpa to nie za bardzo boli. Jak coś ma 46 KP, to może chodzić sobie w dowolnej ilości przeciwników i nic go nie będzie w stanie trafić. Więc... duży żywiołak ognia. Szykuj się na szarże. Dobra, ty masz zmniejszenie obrażeń, tak? Mogę to zobaczyć? Nie mogę tego zobaczyć, dobra. O, coś go trafiło. 8 punktów obrażeń. Sukces.
Ognisty wąż trafia. 20 wyrzucił, tak. Jak ktoś wyrzuci 20, to nadal może trafić. Ale poza tym. Skorpo jest. Skorpo jest nie do ubicia. Dobra, widzę, że trochę małe obrażenia zadajemy. Zaraćmy tego. Weźmy sobie potężny atak na skromne 5. Nie wiem, zajmijmy się tą ognistym wężem. Już ładniejsze obrażenia wchodzą. Dobra, troszkę to pozajmuje czasu. Ale przynajmniej nasza drużyna nie będzie rażona różnymi ognistymi kulami i innymi rzeczami. Dobra, na razie ta strategia z krytykami jakoś mnie nie przekonała. Spróbujemy jeszcze trochę podziałać z tym. No, krytyki zdecydowanie dużo częściej się trafiają niż zwykłą bronią, ale wszystkie inne ciosy są trochę słabe tą bronią. O nie, kolejna 20 wylosowana. Jak się właściwie przebiłeś przez ten pierścień odporności? Już. Już. No dobra, nie przekonuje mnie ten tasak. Zobaczmy ten młot bojowy, czy lepiej będzie działał. Okej, widzę, że to muszę co chwila teraz zapisywać tą grę. Nie znasz dnia ani godziny, kiedy gra postanowi zrobić taki psikus. Dobra. Z tymi kulami ognia może być słabo. Już. Bo jedynym. Jedyną wadą Skropa na razie jest to, że ma bardzo niskie rzuty obronne. Więc jeżeli w pewnym momencie spróbuje nas zdradzić, to nadal będziemy mogli go zabić dzięki jego słabym rzutom obronnym. Dobra, mam nadzieję, że to oznacza, że im się skończyły. Dobra, wiecie co? Ten młot zadaje dużo lepsze obrażenia, ponieważ domyślam się, że bierze półtorej premii od siły Skropa, co nie do końca tak powinno działać w tym przypadku. Mianowicie, generalnie tak, ten młot jest bronią dwuręczną, ale jest bronią dwuręczną dla średnich stworzeń. A Krop jest stworzeniem dużym. Okej, ładnie. Więc nie powinno to być traktowane dla niego jako broń dwuręczna. Chociaż każda broń, która trzyma się w dwóch rękach, powinna być traktowana jako dwuręczna, więc nie jestem pewien do końca. No w każdym razie, no, jak widać, ten młot dużo lepiej sobie radzi. Więc będziemy nim walczyć. Już. A.
Szkoda, że wcześniej nie odkryłem tego buildu dla Skropa. Już. Gdyby tak się stało, to być może byłbym w stanie nawet ubić tego Bożka i Izuma, czy jak mu tam było. Podczas tej walki z Hedrickiem. No cóż. Dobra, normalnie to starcie by na pewno byłoby bardzo trudne, ale dzięki temu, że Skrop jest przekoksany, to nie było. Dobra, coś tutaj mamy. Reszta drużyny się tym zajmie. A Skrop szuka więcej krwi czy lawy. Tylko poczeka, aż gra się odetnie. Ifryty. O nie, co my możemy zrobić z ifrytami? Nie, może zatłuc ich na śmierć? Dwoma ciosami? Tutaj mamy jedno wyjście. To poszukajmy jeszcze kolejnego. Dobra, tu jest kolejny. Bodak. Co to jest bodak? A za chwilę się przekonamy. Wygląda jak zombie jakieś. Oczywiście nie ma wystarczająco ataku, żeby przebić się przez 40 KP. Łącznie plus 6. Dobra. Rzucaj więcej 20 na przyszłość. Kolejny. Już. Ładnie. To zombie. Bo błyszczą tak przy śmierci, tak jak inne zombie. No i całkiem dużo jak spadają. Może jeszcze nadgonimy na ten 10 poziom, tak? Trochę się zastanawiałem nad tym 10 poziomem, bo tak trochę słabo nam to idzie. Już. Więc się zastanawiałem, czy nie będę musiał zrobić jakiegoś farmienia przeciwników odpoczynkiem. Znaczy będę odpoczywał tyle razy, aż tyle ludzi nam zaatakuje, że aż w końcu dobijemy ten 10 poziom. Już. Ale jeżeli aż tyle zyskujemy tutaj, w tych sferach, to może nawet bez tego dobijemy 10. Fajnie by było. Okej, tu również jest jakieś chyba kolejne wyjście. Ognista ropucha. Ciekawe. Ciekawe, czy mogłyby spróbować go pożreć. Biednego Skropa. To by było interesujące. Chciałaby chyba któreś z nich 20 wyrzucić.
żeby to się wydarzyło. A, więcej ich jest. Skrop, do dzieła. No, jakieś się udało wyrzucić 20. Dobra. 500 punktów do przodu. Kurczę, całkiem mocni tu przeciwnicy są w tej sferze. Nie do porównania silniejsi niż to, co było w sferze powietrza. No i dobra, tutaj mamy jakąś czarodziejkę. Tym się zajmiesz ty. Tymczasem w sumie wszyscy już mogą się tutaj przejść. Ale tak, jeszcze. Tutaj mamy skrzynię. Oczywiście. Oczywiście. Wygląda na to, że nie jest zapułapczona. Nie udało się otworzyć. ST40. Oczywiście. Oczywiście. Chyba nie uda nam się tego przezwyciężyć. ST40. Kurczę, on ma... Funrock ma 10 poziom. Na 10 poziomie powinien mieć 14 otwierania zamków, a ma 7. 14 plus 4 dałoby 18. Plus 20, plus inspiracja, plus... Gdyby Funrock dobrze inwestował swoje umiejętności, to byłby w stanie to otworzyć. Innym słowem, gdybyśmy mieli Łotrzyka, który nie jest inteligentnie upośledzony, to moglibyśmy otworzyć tą skrzynię. Ale ponieważ Funrock to nie. No dobra. Myślałem, że Funrock będzie dobrym Łotrzykiem, ale zawodzi na każdym możliwym froncie. Dobra, kogo my tu mamy? Hej, witam. Możesz mi pomóc? Zgubiłam się. Zgubiłaś? To znaczy nie wiesz, co to za miejsce? Wiem, że jestem wewnątrz sfery kieszeniowej stworzonej przez Zakmoi. Nie wiem jednak, gdzie dokładnie się ona znajduje. Ale gdzie moje maniery? Nazywam się Darli i jestem czarownicą. Nazywam się Light i również błąkam się po tym saktuarium. Jak tu trafiłaś, Darli? Należałam do drużyny, która kilka lat temu próbowała zniszczyć świątynię. Nie powiodło się nam i tak tu trafiłam. A co z resztą? Nie wiem, co się stało z resztą. Może trafili do innych podobnych miejsc, może zginęli. Nie widziałam ani ich, ani nikogo innego. Strasznie tu pusto. Brzmi nieciekawie. Mogę się do ciebie przyłączyć? Sądzę, że współpraca byłaby owocna. Moja drużyna i tak już jest zbyt liczna, Darli. Będę tu czekać, jeśli zmienisz zdanie. Możesz zatłuc Funrocka. Prawdopodobnie i tak będziesz lepsza od niego w otwieraniu zamków. Więc zajęłabyś jego miejsce, ale dokończymy już to z nim. Dobra, a przy okazji, tutaj jest wyjście, wystarczy, że to po prostu podejdziesz i klikniesz. Okej. Wygląda na to, że to nie jest do końca wyjście, bo trafiliśmy do po prostu innej sfery. Do sfery ziemi. Chyba tylko tam... Tylko tamte wyjścia chronione przez bossów rzeczywiście przywracają nas do świątyni. Inne wyjścia... przerzucają nas do innych sfer. Dobra. Tą sferę postaram się już ograć całą drużyną. Tamtej nie chciałem tak robić, ponieważ...
To były salamandry, które rzucały ten kule ogniste, siarczyste. Oczywiście. I tak. Tą sferę będziemy już chyba rozgrywać całą drużyną. Dobra, Galeb Dur, z tego co słyszałem, one są dosyć wytrwałe. Zobaczmy, co Mugox nam powie na ich temat. Niewiele nam powie, ponieważ w ogóle w niej nie trafi. Dobra. KP28 to nie jest źle. Na razie ustaw się tutaj. Chcę zobaczyć, jak dobrą mają wytrzymałość na różne rzeczy. Tak jest. Możesz chociaż do jednego z nich trafić. Dobrze. Na szczęście ich animacje podchodzenia chyba będziemy tylko raz musieli widzieć, więc... O, tam się rzuci na Funroka. Albo na Anti. Albo nie, jeżeli Skorp go zdejmie. Skorp, co jesteś w stanie nam o nich powiedzieć? Już. Że mają dużo zdrowia. I 15 zmniejszenia obrażeń. To nie jest źle. Dobra. Jak rozkażesz. Skorp powinien to wszystko wytankować, nazwijmy to. Funrock może mieć więcej problemów. Znając życie, to jest odporny na ataki ukradkowe. Oczywiście. Wszystkie konstrukty i takie żywiołaki są odporne na ataki ukradkowe. Dobrze. Okej, są wrażliwi na elektryczność. A na ogień? Dobra. Na ogień chyba są odporni. Anti, nie wiem, zwierzęca postać. Oczywiście. Oczywiście. Dobra, oni są odporni na zaklęcia, to na razie nie będę marnował czarów. Mogę nas przyspieszyć, ale na razie jeszcze nie czuję takiej potrzeby. Już. Skrob bardziej całkiem nieźle sobie daje z nimi radę. Dobra, czy ty masz włączony potężny atak? Włącz sobie trochę. Bez tego chyba nie zadasz im zbyt dużo obrażeń. Funrock. Fajnie, że się wszyscy rzucili na Skropa. Nie będę musiał się martwić o Funrocka. A ty masz potężny atak? Nie, ale zobaczmy. Dobra. Z potężnego ataku nie będziesz w stanie im zadać obrażeń. Dobra, a ty, Anti, jesteś w stanie coś im zrobić? Oczywiście. Nie wiem, zobaczymy, jak trafisz. Już. Dobra.
Tak jest! Dobra, troszkę go tam podgryzają, ale nic wielkiego. Do usług. Dobra. Ty też użyj potężnego ataku. No wtedy przynajmniej zadasz jakiekolwiek obrażenia. Natychmiast. Skor, dobra. Jedziemy dalej. Ruszam. Ładnie. Okej, jeszcze jeden wyszedł. Pomału, dzieci, pomału. Nie tak szybko, bo się pożygasz. Funrok, od ciebie już nic nie oczekujemy. Jak sobie życzysz? Dobra. Anti, jesteś w stanie im zadać obrażenia, czy nie? Anti, masz plus 15 kontra KP 28. No. Jak będziesz rzucał coś z drugiej połowy kostki, to powinieneś mi trafiać. Już. Okej. Natychmiast. To broni mają atak plus 13. Dobra, to mogą nam troszkę coś tutaj. Oczywiście. Podgryzać Soula. Jak sobie życzysz. Ale dobra, i tak robimy, ile jesteśmy w stanie. Dobra, wiecie co? Dobra. Trafienie krytyczne, ładnie. Mamy dużo czarów. Stać nas na to. Nie od ciebie. Przyspieszenie. Wszyscy, wszyscy. Dobra. Tak jak mówiłem, z takim bonusem do ataku trzeba się spodziewać, że mogą nam trochę podgryzać Soula. Jak sobie życzysz. Mógł go dorzucać coś od siebie? Dobra. Anti. Jak sobie życzysz. Zero. Z całymi, wszystkimi tymi bonusami plus 8 za siłę. Okej, okay, nie wchodzi ci teraz przedmiot. Czasami widziałem, że wchodziła ci ten bonus za ten przedmiot, który masz, ale czasami nie. Więc jeszcze jeden Galebdur, w skrócie Gbur. Już. Jak rozkażesz.
A Funrock... Przy okazji, jeżeli zastanawiacie się, dlaczego Funrock teraz sobie biega bez bycia paralitykiem, gra przelicza obciążenie tylko wtedy, kiedy zmienia się coś w ekwipunku. Dlatego rzucając na niego siłę byka, potem zmieniając sobie ekwipunek tak, żeby miał lekkie obciążenie i mógł się ruszać, kiedy ta siła byka się skończyła, gra nie przeliczyła ponownie jego obciążenia i nadal myśli, że nie jest obciążony. Więc dlatego teraz Funrock może sobie biegać jak łania. Więc po prostu nie mogę nic mu zmieniać w ekwipunku, to dalej sobie będzie biegał bez problemu. Więc ta gra jest aż tak zepsuta na wszystkie możliwe sposoby. Dobra. Natychmiast. Okej. A z siebie wszystko, anti. Dobra, tym się już zajmie Elmo. Skorp, zdejmij teraz tego gościa i potem pomożesz tym niedojdom zająć się ich gburami. Ładnie, Sol. Funrock? Oczywiście. To nie zmienia faktu, że bez siły byka Funrock jest całkowitą nogą, jeżeli chodzi o jakiekolwiek aspekty walki. Dobra, Elmo, możesz go dobić? Dobra. Ładnie. Natychmiast. Dobra, od was nic nie chcę. Skorp, podejdź tutaj. Tyle, żeby mieć ich obu w zasięgu. Najpierw zajmie się tym, bo on atakuje anti. O, więcej ich jeszcze przyjdzie za chwilę. Oj, gra znowu się przewiesiła. Całkiem niezły jestem chyba w odblokowywaniu tej gry i ciągłych przywieszek. Ładny krytyk. Zastanawiam się, czy jakiekolwiek zaklęcia, które posiadamy, mogłyby na nich zadziałać. Oczywiście. O! Można ich zaatakować z zaskoczenia. Ciekawe. To mnie zaskoczyło. Dobrze. Dobra. Natychmiast. Dobra. Gdzie oni są? Długo się pewnie pojawią kolejni. A póki co pytanie, czy magiczne pociski na nich działają? Jeżeli przebiją się przez odporność, to tak, działają. Ale to jeśli, to też jest trochę... Dobra, spróbujemy im zasadzić jeszcze kulę ognia. Teraz się tutaj ładnie skupili. Tak, ty nie masz zmysłu walki, więc przysługiwało ci tylko jeden atak okazjonalny. Soul, pokaż na co cię stać. Ekstra. Funrock.
Oczywiście! 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 Spróbuj go ciachać od tyłu. Jak sobie życzysz. Elmo? Dobra. Jak sobie życzysz. Okej, okay, Anti, starasz się. Dobra, zobaczmy teraz kulę jak ognia. Jak sobie życzysz. Jak zadziała na nich. Coś zrobiła. Skorp, kurczę. Jak zwykle zwinność psa. Dlaczego jego obrażenia zmieniają się czasami z 15 na 13? Co jest? Czy jest chociaż jedna rzecz w tej grze, która może być niezepsuta? Byłoby miło. Dobrze. Oczywiście. A, bo tutaj jest dwóch. Skupili się w jednym miejscu, dlatego, okej. Okay. Do usług. Dobra. Tak jest. Anti, ładne trafienie. Przydałoby się jeszcze zadać obrażenia. Dobra, nie marnujmy czarów. No na to, że przypływ odwagi nam się skończył. Natychmiast. Skorp. Zaatakuj tego, który ma mniej życia. Dobra, wiecie co? Przez następne 10 minut nic więcej się tutaj nie wydarzy. Więc widzimy się w następnym odcinku. Porozwalam tych wszystkich gburów i chyba będziemy dalej zwiedzać tą sferę. Bardzo możliwe, że więcej takich walk jeszcze spotkamy. Będzie bardzo ciekawie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Cześć.